Siema, 1000 km po wymianie turbiny już minęło, także trzeba by wymienić olej. Bo ten pierwszy, powiedzmy, że już się mógł dekontaminować, tak? No to co, płukaneczka, tak jak widać, tek, filtr oleju MAN 716-2X, kork miski olejowej Sfag, no i olej 4 litry. Motula X-Clean EFE. Co prawda to nie jest dedykowany olej akurat do tego silnika, ale przewyższa, że tak powiem, parametrami to, co zaleca producent, więc dlaczego nie wlać czegoś lepszego, tak? No to co? Wlewamy teka. Ja biorę tego teka. Trochę słabo się to robi jedną ręką, że nie można sobie przytrzymać. Silnik rozgrzany, tam 90 stopni pokazywało, wstrząśnięte, niezmieszane. Dlaczego tak? W sumie nie wiem. Inne płukanki też mam, Liqui Moly, K2 i praktycznie wszystko możliwe, ale powiedzmy, że w końcu muszę spróbować tego teka tutaj. Oj, lekko się rozlał. To jest, jak to się lewa, lewą łapą, a jest się praworęcznym. No ale to niedużo tego poszło bokiem, na szczęście. Ale jak widzicie, cały tak spłynął. Tutaj wpada niecałe 4 litry oleju, więc jedna butelka zdecydowanie wystarczy. Olej, korek i filtr kładę na bok. Zakręcam, odpalam i niech sobie podchodzi z te 15 minut. Nie ma jak to Citroen z problemami osobowościowymi. Myśli, że jest żepotem. To palimy dziada. Nie chcę odpalić. Coś dziwnego. Się zapowietrzył jakoś dziwnie. Ale odpalił. Odpalił. No to teraz 15 minut sobie pochodzi. I zobaczymy, co tam zcieknie nam i wymienimy. Powiem wam, że dziadki garażowe z mojej okolicy tutaj, no to są po prostu amazing i chcą być chyba też gwiazdami YouTube'a, bo oczywiście pchają się w kadr, kiedy tylko się da. No dobra, 15 minut minęło, więc gasimy i spuszczamy oliwę z płukanką. Zobaczymy, co to będzie. Dobra, tym razem blondynka nie zapomniała, żeby odkręcić oba korki. Trzeba się wbić pod auto. Dobra, widzę, że korek był ostatnio wymieniony. To jednak korka nie będziemy wymieniać, tylko wymienimy jedynie uszczelkę pod nim. O, uszczelka tam kosztuje, nie wiem, 50 groszy, nie więcej. Korek, no w sumie też nie jest drogi, ale powiedzmy, że co drugą, czy tam co trzecią wymianę oleju wymienia się korek, tak profilaktycznie. Oczywiście standardowo łapy musiałem sobie uwalić, ale tak to bywa niestety w tym sporcie. No to dobra. Zlewamy to, co jest. Nie wygląda to źle. Jest dosyć mocno płynne, także myślę, że ładnie wyczyściło cały układ. A tymczasem co? Ja muszę sobie umyć łapę i przygotować resztę. Dobra, stara uszczelka, tak jak widać. Ślady, że była przekręcana. No i oczywiście do wymiany. Nowa siat, bez śladów. Koszt takiej uszczelki podkładki miedzianej, no to jest, kurczę, nie wiem, złotówka, może złotówka z hakiem, więc nie warto oszczędzać na takich rzeczach. Jeżeli procedura wymaga, po prostu wymieniamy. Dobra, teraz jeszcze musimy odłączyć tutaj przewód powietrzny, żeby było można dostać się do filtra oleju. Przekręcamy tylko i tu wyciągamy. Możemy odpinać też z tej strony, ale nie jest to konieczne. Wystarczy, że mamy dostęp tutaj. Nasadka, z tego co pamiętam, albo 27, albo 30. Raczej 30. Tak, 30.
długa nasadka i odkręcamy, żeby nam cały olej zleciał też z obudowy filtra. Tylko uwaga, bo tutaj są przewody od plusa, wszystkich plusów, więc żeby nie dotknąć i żeby nie było zwarcia. Ja akurat mam jeszcze tą ochronkę, ale w niektórych autach już potrafi jej nie być. No i żeby nie narobić zwary. Dobra, odkręcamy powoli. W sumie lekko idzie. Dlaczego odkręcamy dopiero w tej chwili? Po to, żeby całość nam ściekła razem tutaj z obudowy. Bo tutaj też jednak troszeczkę jest. Chodzi głównie o to, że w filtrze mamy taką wypustkę i ona nam zatyka ten kanał bocznikowy. No, dopiero teraz z filtra wszystko zlatuje nam. Co, zobaczymy, czy tam coś leci. No, już ledwo kapie. No to wyciągamy filtr. Filtr po 1000 km nie wygląda najgorzej, szczerze powiedziawszy. No i tak jak widać, był to włożony filtr, no, było to tylko na szybko i na 1000 km, więc praktycznie może być cokolwiek. Chociaż tak jak mówię, nie jest to najgorszy filtr i z tego co wiem, filtr on też na pierwszy montaż do tych silników, do niektórych producentów dostarczał filtry. No to co, wymieniamy filtr zaraz i można będzie zalewać olej. No oczywiście najpierw jeszcze trzeba założyć podkładkę, zakręcić korek i tak dalej, i tak dalej. No to co, lecimy. Teraz zobaczcie sobie, macie obudowę filtra oleju. I macie tutaj centralne miejsce, z którego leci olej. I tutaj mamy kanał bocznikowy. No i to ten kanał jest zakrywany przez tą wypustkę w filtrze. I teraz tak, jeżeli chodzi o zakładanie filtra, to właśnie trzeba zwracać uwagę na tą wypustkę, żeby ona weszła na swoje miejsce. Generalnie można to albo najpierw ustawić w to miejsce i wkręcać, wtedy on się nam nie poruszy, lub wkręcać i tak jak widzicie, w tym filtrze, w tej wypustce jest takie ścięcie, dzięki któremu nawet wkręcając ten filtr, on się umieści we właściwej pozycji, żeby nie było problemu, że to jest idiotoodporny system. Ale każdy robi jak chce, można celować, można na odwal się wkręcać i też będzie dobrze, też będzie na swoim miejscu. No to co, trzeba się brać za wkręcanie korka spustowego. Koreczek jak widać jest, podkładeczka nowa jest. Teraz wkręcimy klucz 21. Tak jak mówiłem, było wymieniane też na jakiegoś swaga prawdopodobnie albo L-ringa. Oczywiście jeszcze najważniejsza kwestia, trzeba też nałożyć uszczelkę. Oczywiście uszczelka jest zawsze w zestawie z filtrem. Uszczelka to zwyczajny O-ring. No może nie do końca zwyczajny, bo nie ma w przekroju koła. Tylko jest taka pilnowata prostokąt. O, właśnie jakieś rozpadające się Ducato wyjeżdżało. Ale zakładam to. Zaraz jeszcze przesmaruję to też delikatnie olejem. No i składam powoli. Też ta kwestia, żeby ta uszczelka była zgodnie z wycięciem w ten kształt trapezu się ułożyła. Że żeby nam uszczelniało. No to co? Wkładam filtr. Zaraz dokręcam śrubę na dole. Tak jak mówiłem, ja jestem z tych akurat, co najpierw wkładają tutaj i dopiero później dokręcają. No i tyle. Jak widać motul. Zresztą ostatnimi czasy praktycznie tylko motul leje. Jakoś tak w miarę dobrej cenie jest. Więc czemu nie? Tym bardziej, że to z normalnej dystrybucji, nie jakieś nie wiadomo skąd, z internetu, tylko hurtowo.
pracownia dosyć znana, nie na literę I, tylko taka bardziej elitarna. To co, jak już mamy zmoczone, możemy zakładać, obojętnie w jakiej pozycji, i tak nam wskoczy w swoje miejsce. Łapiemy delikatnie i później grzechotka nasadka, z tego co pamiętam 27 albo 30, o 27, 30, nie wiem skąd mi się wzięła, akurat może tam w wagu jest, z tego co kojarzę, bo chyba waga ostatnio robiłem. No to co, dokręcam powoli, 25 minut na moment, czyli grzechotką bez większego oporu. 25 minut dokręcone, więc można złożyć już ten dolocik. Nie lubię tego robić akurat w porzutach, bo to niezbyt mądrze jest rozwiązane, ale czego się spodziewać po francuskich inżynierach. Dobra, jeszcze tylko korek. Mam nadzieję, że całość zleci ładnie. No, już nie kapie, więc można wkręcać korek też. 25 minut, dokręcamy. Można zalewać olejem. No dobra, jak już mamy dokręcony korek spustowy, jak już mamy wymieniony filtr, no to można zalewać olej. No i miejmy nadzieję, że za dużo się nie porozlewa. Chociaż jak zawsze straty muszą być albo w środkach, albo w ludziach, jak to mówi pewna pani doktor anestezjolog, a prywatnie moja mama. To co, lejem. Trzeba wlać 3,5 czy tam 3,8 litra. Zaraz zresztą zobaczę ile. Zobaczymy ile się zmieści. Tutaj jeszcze jest w miarę jakoś logicznie zrobiony ten blef i idzie to nalać, nie rozlewając dookoła. Ale w niektórych autach to jest, kurczę, średnio bym rzekł. No to co, widzimy się za chwilę. Magnet wyjęty, wyczyszczony, wkładamy, zmierzymy ile oleju jest, wlane jakieś 3,5 litra, powinno być 3/4 stanu. Wyciągamy i patrzymy. No i tak jak widać 3/4 stanu. Może i nawet 80%. No to gitara. Jak widać olej czysty, także nie ma konieczności płukania całkowitego. Wystarczy na dobrą sprawę jedna taka płukanka, jeżeli jest no, po tej świeżej wymianie, powiedzmy po 1000 km na wymianie turbiny, tym podobnych działaniach, więc zasadniczo wystarczy sama płukaneczka jednokrotna, nie trzeba później szaleć z ropą i tak dalej, i tak dalej. No to co, zaraz odpalamy, kasujemy inspekcję, wypisuję kartkę. No i by było na tyle z serwisem olejowym. Jako dodatek tam jeszcze będzie drugi film odnośnie filtrów oleju, bo akurat wziąłem z hurtowni i Filtrona, Starlina i Mana, czyli półkę premium z tego samego koncernu, z Filtrona, Wix, Mana, Hummel. Filtrona, czyli tą markę ekonomiczną, no i Starlina, który okazuje się, że w środku jest Filtron. Bez zaskoczenia akurat, ale no, może niektórych zaskoczy, że 20% taniej, a dokładnie to samo. No to co, to było na tyle, jeżeli chodzi o serwis. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!